Szanowni Państwo, witam serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, Polski Kurs Blendera. Chciałem Wam pokazać, jak można szybko zmienić wygląd modelu, zakładając, że mamy dla niego zrobione już prawidłowe, eleganckie rozwinięcie siatki UV. Aby pokazać, jak to można szybko osiągnąć, wczytam model ULA, który już został poprawiony. Ma w każdym miejscu elegancko dopasowane tekstury. Jeżeli wcisnę Shift F10 tutaj i wejdę do trybu edycji, to proszę zobaczyć, tak wygląda rozwinięcie w tym miejscu na przykład. Ten element ma siatkę rozwiniętą w taki sposób, a więc jest dosyć gęsta. Dobrze wykorzystuje powierzchnię. Ten ma takie rozwinięcie. Ten ma takie rozwinięcie. Akurat tak się tutaj wszystko ładnie poukładało. Zostało trochę miejsca. I sam spód również ma zrobione rozwinięcie. Tutaj miejsca zostało stracone najwięcej jakby. No ale trudno. Więc każdy z tych obiektów ma zupełnie inną klasyfikację, można powiedzieć, ma zupełnie inne rozwinięcie siatki, każdy jeden. I to powoduje, że możemy dodać do tych obiektów dokładnie ten sam materiał i liczyć na to, że przynajmniej w niektórych przypadkach będzie to jednak zupełnie różny wygląd. Więc spróbujmy zrobić coś takiego. Na początku może edytor nodów, Shift F3 i dodam pierwszy materiał do tej pokrywy na górze. On się po prostu będzie nazywał materiał, jak wcisnę Home tutaj. To mam w powiększeniu elegancki Diffuse. Jeżeli ktoś używa wtyczki Node Wrangler, można zaznaczyć ten nod o nazwie Diffuse, wcisnąć Ctrl T i od razu dodają mi się tutaj trzy nody, które obsługują mapowanie tekstury i samą teksturę. A więc jeżeli sobie wyciągnę na przykład wygląd drewna, to mogę później przełączyć się do widoku Texture i mam tą pokrywę poteksturowaną elegancko. I to jest oczywiście wynikające z tego, co pokazywałem w jednym z poprzednich tutoriali. To jest zwykłe rozwinięcie siatki UV, zwykła tekstura nałożona zgodnie z tym rozwinięciem. Wszystko jest całkiem proste i mam nadzieję, że zrozumiałe. Natomiast to, co jest tutaj ważne, to to, że ten materiał działający z tą konkretną siatką UV, czyli z tą tutaj, widać ją, jeżeli wrzucę tryb edycji i nawet nie muszę mieć tutaj wczytanej tekstury żadnej. Chodzi o to, że rozwinięcie UV już jest i ono jest wykorzystywane w tym materiale, a materiał korzysta z tekstury i z tego rozwinięcia. W związku z tym nie muszę tu nic mieć, ale tak wygląda to rozwinięcie, więc jeżeli korzystam z tego, to w tym momencie ten sam materiał mogę założyć również na inne obiekty, pod warunkiem, że one również mają rozwinięcie UV. A więc ten materiał, który tutaj zrobiłem, dodam teraz do tego drugiego elementu i to jest dokładnie ten sam materiał. Jak widzimy, generuje on zupełnie inny wygląd. To są różne elementy tutaj pokazane. Jak widać, ta ściana na przykład różni się od tej. I to wszystko zawdzięczam mapowaniu UV właśnie. A więc ten sam materiał, dokładnie ten sam materiał, zależnie od tego, jak rozwinięty na obiekcie, generuje mi różny wygląd, co jest w zasadzie dosyć oczywiste. Więc mogę dodać sobie ten materiał również do kolejnego obiektu i on wygląda w ten sposób, później do jeszcze jednego i mam taki wygląd. Tu się trochę powtarza to pęknięcie, więc widzimy, że jest to pewne ograniczenie wynikające ze stosowania tylko jednej tekstury. No i dodam teraz jeszcze materiał do samej stopki. No i tak wygląda ul, elegancko poteksturowany dzięki rozwinięciom UV. Ambient tutaj jest włączony, mogę dać troszeczkę silniejszy. Tak wygląda cała ta struktura. I teraz to, co mogę zrobić, co jest w zasadzie takim sednem tego tutorialu, to jest to, że mogę wrócić do swojego materiału i zrobić coś takiego. Na początku może zrobię kopię tych wszystkich elementów. Obawiam się, że prościej będzie to wszystko zaznaczyć. I teraz wcisnę po prostu Shift D, klawisz Y i postawię tutaj drugi taki ul. I teraz jeżeli chciałbym, żeby zmienił się któryś z tych materiałów, na przykład w tym daszku, to oczywiście muszę zrobić jego kopię, klikając ten numerek tutaj. Więc klikam, to będzie materiał 001 i teraz od tej pory ten materiał 001 może korzystać z innej tekstury. A więc wczytam sobie na przykład Wood 002. Jest już wczytany, mam nadzieję, że to jest inny. Wydaje mi się, że jest inny, chociaż nie wiem, może właśnie wczytałem przypadkowo ten sam. No dokładnie. A więc wczytam teraz Wood 001, którego tutaj nie miałem wcześniej. I już widzimy, że ten ul się trochę różni. Różnią się między sobą trochę te pokrywy i tylko one. No i teraz gdybym chciał, żeby ten materiał był na całym tym ulu, to oczywiście musiałem zaznaczyć te wszystkie elementy.
a następnie pokrywa na końcu. Ona już ma ten nowy materiał i teraz robię po prostu linki do tego materiału w pozostałych elementach, a więc Ctrl-L, materiały i mam wszystkie materiały zmienione natychmiast. Wyglądają od razu zupełnie inaczej. Jeżeli skopiuję sobie taki URL i postawię jego kopię obok, to bardzo łatwo mogę zrobić również trzecią wersję materiału. Muszę tylko znowu zadbać o to, aby materiał przypisany do jednego z tych elementów był na początku zmieniony, był inny niż reszta, więc będę miał materiał 002, to jest kopia. Korzysta oczywiście z tych rozwinięć UV, które tam były utworzone. Teraz mogę wczytać WOOD 003, czy tam 0, czy samo 3. On jest troszeczkę łagodniejszy. I teraz, jeżeli zaznaczę resztę pozostałych elementów i na końcu, tak żeby był aktywny w zaznaczeniu ten element pokrywy i dam Ctrl-L i materiały, to ten URL też jest inny, też wygląda inaczej. I nadal w każdym miejscu ta tekstura rozkłada się w sposób prawidłowy. Zwróćcie uwagę na to, że wcześniej starałem się również o to, aby te wcięcia tutaj w ręby były zrobione w inny sposób troszkę i one się tutaj ładnie wyróżniają. A więc w ten sposób dostaję kontrolę nad tym, jak wyglądają moje obiekty, jak można je szybko, elegancko zmienić, pod warunkiem oczywiście, że mają starannie przygotowaną siatkę UV. Zrobimy sobie jeszcze jedną kopię. Shift D, Y. I teraz do tej pokrywki tutaj stworzę nowy materiał trzeci i dodam jako teksturę coś, co używałem w pierwszym tutorialu bodajże. I to był ten taki ładny rodzaj drewna. Nie wiem, która to jest tekstura z tych, które tu zebrałem, więc po prostu sobie je wyświetlę w ten sposób i wydaje mi się, że to jest ta. Fajnie, jakiś tam. Oczywiście, jeżeli teraz zrobię Open Image, to jest ta tekstura wczytana i mapuje się elegancko na tą górną część, tak jak widzimy. A więc pozostaje mi tylko dodać ten materiał do pozostałych elementów poprzez linkowanie. Ciach. I mam elegancki nowy URL, dokładnie tak samo wyglądający, albo przynajmniej podobnie, jak ten, który budowaliśmy na samym początku. A więc wróciłem w pewien sposób do punktu wyjścia, z tym, że teraz mam możliwość szybkiej zmiany tekstur na całym ULu, dzięki temu, że wszystkie te elementy każdego ULa mają prawidłowo zrobione rozwinięcia UV, jest ich niewiele, więc nie muszę się tutaj za bardzo męczyć nad zaznaczaniem, kombinowaniem. Nawiasem mówiąc, ta pokrywka została niezmieniona. Mam od razu jakby możliwość wpływania na to, jak takie ULe wyglądają. Teraz mam cztery zupełnie różne ULe i to jest fajne właśnie. Wystarczy tylko zmienić teksturę i taką prostą modyfikacją można dostać jakąś taką różnorodność, którą możemy później wykorzystać do renderowania. Spróbujmy tak dla sportu po prostu ustawić sobie kamerę na przykład w ten sposób i włączyć widok renderowany. Zobaczymy, jak to będzie. Jest oczywiście ciemno, bo nie mam tutaj żadnej lampy, więc mogę dodać sobie lampy typu Sun. To już jest zabawa i nie dotyczy tego tutoriala, ale trudno mi odmówić sobie tej chwili, kiedy taką lampę mogę tutaj dodać. Weźmy sobie jeszcze chwilowo widok Solid. Przekręćmy tę lampę trochę, tak żeby było widać ją. No i teraz sprawmy, żeby miała siłę tak ze 3 przynajmniej. I popatrzmy znowuż na te ULE pod jakimś wesołym kątem. Shift Z. No i mamy. I są ULE poteksturowane elegancko. Każdy wygląda inaczej, więc nie będzie takiego efektu identyczności. No i to jest w zasadzie wszystko. Chciałem tylko tyle powiedzieć, że jak mamy UV-kę, to możemy szybko zmienić materiał i UV-ka zadecyduje o tym, że każdy element będzie wyglądał inaczej na obiekcie. Mimo tego powtarzam, że każdy z tych fragmentów ULA ma dokładnie ten sam materiał, a jednak wygląda inaczej. Dobra, dzięki za uwagę. Pomyślnych renderów.